Cześć, witajcie. Retro Szpunta właśnie kłania. Witam Was serdecznie w szczególnym dla mnie osobiście dniu, bowiem pierwszy raz od 26 lat byłem wspólnie z rodziną w lesie na grzybach. No, ktoś powie, co w tym takiego wyjątkowego? Ja przecież chodzę praktycznie co roku po kilka razy do lasu na grzyby i zbieram pełne kosze grzybów. No niestety ja nigdy nie miałem smykałki, tak mi się przynajmniej wydawało do dnia dzisiejszego. No i tak szczerze powiedziawszy, tych 26 lat temu, gdy 2 czy 3 razy byliśmy wspólnie z rodzicami, z siostrą na grzybach, to przeważnie było tak, że gdy ja przeszedłem z punktu A do punktu B i nie widziałem żadnych grzybów, to osoby, które za mną szły, okazywało się, że znajdowały pełno grzybów i przychodziły z pełnym koszykiem, więc to mnie troszeczkę deprymowało, denerwowało i frustrowało. Więc de facto kończyło się to tak, że albo siadałem gdzieś na kamieniu i czekałem, aż wszyscy wokoło sobie pozbierają grzyby i będziemy wracać samochodem do domu, albo też szukałem przykładowych jakichś gałęzi, no i uderzałem w drzewa. No po prostu z nudów. No mając 12-13 lat takie pomysły przychodziły mi do głowy, no ale tak sobie w dniu wczorajszym, w sobotę uzmysłowiliśmy, czy też stwierdziliśmy, że moglibyśmy się przejść na grzyby. No ja powiedzmy na początku stwierdziłem, że będzie to taka forma rekreacji bardziej niż jakieś takie poważne zbieranie grzybów. No i oczywiście przystałem. No i w dniu dzisiejszym wspólnie z tatą i ze starszym synem, z Michałem, pojechaliśmy do Wisły i Onidło. Ja oczywiście pod pachę wziąłem dosyć duży koszyk wiklinowy, ale z myślą czy z przeświadczeniem, że tak naprawdę nic tam w tym nie znajdę. No i powiem szczerze, że po 2 godzinach okazało się, że zebraliśmy 3 pełne kosze grzybów. Razem po zważeniu w domu dało to sumę 7 kg. I powiem szczerze, że nie wiem jak ja to robiłem w tamtych czasach, ale w dniu dzisiejszym udawało mi się co rusz znajdywać grzyby. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że w tym roku jest urodzaj grzybów i zapewne zgodzę się z tym. Przyznam mu rację, natomiast mi osobiście na to jedno zdrowe oko udało się znaleźć dosyć dużo tych grzybów, no tak by wypełnić całą zawartość oczywiście kosza wiklinowego, także z tego tytułu się bardzo cieszę. No i już jesteśmy wstępnie umówieni, że w przyszłym tygodniu również zrobimy sobie taką wyprawę grzybową. I co jeszcze wam chciałem powiedzieć, że w środku lasu, gdzieś tak po przejściu paru kilometrów, w środku lasu znaleźliśmy palenisko i to można powiedzieć, że jak na spartańskie warunki, wykonane dosyć profesjonalnie, zresztą zaraz wam to na filmiku pokażę, a oprócz tego znajdowała się mała chatka po środku lasu, przypominam, do której można było wejść, była odpowiednia półka, na której można było rozłożyć karimatę czy jakieś inne części garderoby i swobodnie się przespać. Dodatkowo była zrobiona półka z dawnego zlewo zmywaka, więc można było sobie do niej wsadzić jakiś plecak i rzeczy. No na wypadek, gdyby w nocy przyszła, czy też w ciągu dnia jakaś ulewa, no to jest wielka szansa, że dzięki temu uniknie się zmoknięcia. No więc jestem sam ciekaw, czy wy, spacerując po lesie, kiedykolwiek natknęliście się w środku lasu na takie mini obozowisko z możliwością oczywiście przespania się, czy to w ciągu dnia, czy to w ciągu dnia. No więc niewątpliwie to było jakaś dla mnie atrakcja, bo pierwszy raz takie coś widziałem. Podzielcie się oczywiście w komentarzach, czy wy również, zbierając grzyby, jeżdżąc po Polsce w różne rejony, spotkaliście się na takie małe miejsca, można powiedzieć odpoczynkowo-biwakowe. No i tyle właściwie. A przyczynkiem do tego jest, bo chciałbym w dniu dzisiejszym przypomnieć wam pewien tytuł na Amigę, grę wydano w 1989 roku pod tytułem Terry Big Adventure, w której to główny bohater za pomocą joja eliminuje przeciwników w postaci jeży, ślimaków. Dodatkowo, oprócz tego, że zaliczamy poszczególne etapy czy też poziomy, zbieramy literki, które wyskakują z zabijanych przeciwników, układamy hasło, dzięki temu ma to przełożenie na dodatkową jakąś osłonę i tak dalej, i tak dalej. Warto przypomnieć, że gra jest osadzona w takich realiach 8-bitowych, czyli przypomina grafikę 8-bitową, co niewątpliwie dzięki swojej kolorystyce dodaje takiego dodatkowego uroku tej grze.
No i co? No i właściwie możemy zaczynać. O, jeszcze dopowiem tylko tyle, że gra została wydana oprócz na Commodore 64, na Amigę, również na Atari ST, więc na te trzy platformy. No i co? Przypominamy sobie tytuł. No i tyle, zaczynamy. Coś się wczytuje. No to dobrze. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie wszystko. No i dobra, mamy tutaj powiedzmy ekran tytułowy. No, bogactwem to on nas tu nie urzeka, natomiast no tu jeszcze będzie informacja na temat zasad panujących w grze. Oczywiście nie powiedziałem najważniejszej rzeczy, powiązania owej gry z moją historią grzybobrania. Oczywiście w grze zbieramy grzyby. To jest najważniejsza informacja, której zapomniałem powiedzieć we wstępniaku. I co? No właśnie. Z takich informacji, które się tutaj pojawią, jeszcze jest taka, że co 20 tysięcy punktów dodaje się nam dodatkowe życie. Musimy oczywiście zbierać te literki, by ułożyć całe hasło. No, dzięki temu będziemy mieli jakiś tam bonusik. No i właściwie to wszystko. Aha, musimy unikać chyba zielonych grzybków. No i co, możemy chyba zaczynać. Albo i nie. O, jest. No i dobra, jesteśmy sobie tutaj takim sympatycznym terym. Możemy skakać. O, tutaj strzelamy jojem. Tak, by eliminować przeciwników. Na górze mamy punkty. Poniżej mamy uciekający nam czas. O, właśnie. O, właśnie. Tu już jest pierwsza literka. T. Czyli jak domniemuję, pierwszy wyraz to będzie chyba imię Terry. Kolejny ślimaczek. No i idziemy dalej. Zbieramy sobie te grzybki. To są chyba jakieś muchomorki. No i przesuwamy się cały czas w prawo. Gra niewątpliwie inspirowany grą Gianna Sisters. No i tak jak wspominałem, grafika inspirowana takim 8-bitowym obrazem, więc to też w jakiś sposób dodaje uroku owej grze. Natomiast ja tutaj gadu gadu, a już tutaj straciłem pierwsze życie niepotrzebnie. No, poczekamy sobie na niego tutaj. Dobrze. No idziemy dalej. Dobra. Kolejna literka. Całe szczęście, że ten ślimak tutaj po tych stopniach do góry nie chodzi, bo to byłoby kolejne utrudnienie. No ale tak też nie będzie chyba za łatwo. Tu jakiś grzybek, który się podnosi, też na niego trzeba uważać. No już chyba Y mamy, tak? Dobrze. Cyk. Spróbujemy sobie tutaj wskoczyć do góry i pozbierać te grzybki na górze. Pojawi się tutaj jeszcze ślimaczek? Chyba nie. A jednak się pojawił, no ale to trudno. Idziemy w takim razie dalej. Co my tutaj mamy za potworka? Jakiś jeżyk? O, właśnie. No, tak, żebym jeszcze na niego skoczył. To już byłoby przegięcie na maksa. No, jak na razie liderki się powtarzają. Widzicie, ja się tutaj zagapiłem na górę i o mało co bym nie skoczył na tego ślimaczka. Raz, dwa i trzy. Ajajaj, nie wiem, czy ja mogę zbierać te grzybki. Pokusiło mnie. Scena pierwsza cały czas.
No chciałbym przynajmniej pierwszy poziom ukończyć. 206 sekund. Czy my tu coś mamy, jak podskoczę? Coś jest, ale nie wiem co. Czyżby jakiś dodatkowy punkcik? Tak. R. No dalej mamy te trzy literki. No może będzie szansa znalezienia pozostałych gdzieś dalej. W dalszych partiach planszy. Natomiast czy mi się ta sztuka uda? To jest dobre pytanie. No jeszcze nie, jeszcze nie. E. O właśnie. Tu możemy sobie wyjść do sekretnego przejścia i pozbierać dodatkowo te grzybki. Nie wiem, czemu niektóre grzybki są liczone od zera, a niektóre... A, chyba te z pytajnikami są liczone od zera, tak? Natomiast te pozostałe już... Czyli tu mam 15, 16 zebrane. Nie wiem, czy mi się tu na górę uda wskoczyć. Chyba nie. Nie uda się, co? Dobra, może pośpieszymy się, bo za chwileczkę czasu braknie. Tam jest exit po prawej stronie. No. O, właśnie. Wracamy do sceny pierwszej. I co, idziemy dalej. Tak. Jeden, drugi. I tutaj chyba jest tajne jakieś... O, właśnie. Do pozbierania tajne przejście. No nie, no nie zdążyłem się obrócić. To chyba przez to zbieranie grzybów moje nadgarstki są lekko zmęczone i dlatego ta koordynacja ruchów jest taka, a nie inna. Tu znowu to chyba możemy zrobić. O właśnie. Tego błędu tym razem nie popełniłem, natomiast chyba nie udało mi się zebrać tej literki. Nie udało się, niestety. Dobra, idźmy dalej. Teraz ten ślimaczek sobie tutaj gdzie nie zszedł. Dobrze. Atakujemy kolejnego. Jaka literka? Jakaś chyba handicap, tak? No dobrze, to idziemy. Wartałoby to wykorzystać. O, właśnie. Wolałbym się nie rozganiać, bo nie wiem, kiedy mi to przestanie być aktywne. No ale dobra, idziemy, bo jest czasu coraz mniej. O, już nie ma. Dobra. Zbieramy kolejne dwa grzybki. Przeskakujemy nad tymi stosami siana. Tu mamy trzy ślimaczki. No. Idziemy dalej. No myślę, że gra ze względu na taką bogatą paletę kolorów, no w głównej mierze jest przeznaczona dla dzieci. Aczkolwiek dorośli też sobie mogą w nią zagrać jak najbardziej. No właśnie, te ślimaczki sobie tutaj schodzą na dół. Tu mamy jeżyki. Tak też można, dobra, nie wiedziałem. X. Idziemy dalej. Ojej, 46 sekund. Czy mi się uda? Chyba się udało. Praktycznie rzutem na taśmę. 36 sekund, no i co? Dobra, bo już myślałem, że coś się stało złego i gra się zawiesiła. Dobra, chyba mamy tutaj scenę następną, czy to jakiś bonus time, jakaś bonusowa plansza? No to dobra, to jak jest bonusowa plansza, to spróbujemy sobie tutaj jeszcze pozbierać te grzybki. Co z miłą chęcią oczywiście, czy nie? Aha, 7 sekund, ojejku, czy mi się... No nie uda mi się wszystkich, na pewno, na pewno. Ta koordynacja ruchów niestety jest taka, a nie inna u mnie.
Także troszeczkę punktów się udało pozbierać. No można by było więcej, ale no niestety, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, prawda? Nie wiem, czy tu po tym można chodzić? Chyba jednak nie można, trzeba przeskoczyć nad tym stawem czy jeziorem. Dobra, no to próbujemy przeskoczyć. Czy tu jak stoczymy do góry coś się pojawi? Chyba nie. Spróbujmy wziąć rozbieg. Udało się rzutem na... Co to jest? Ja cię kręcę. Wolę to przeskoczyć. A, tutaj mamy teraz. Dobra. Gdzie teraz? Teraz tutaj, w prawo. Czy to się da rozwalić? No da się, tylko że niestety zostałem odbity od tego klucza i chyba straciłem życie. Game over. No i to tyle, jeśli chodzi o grzybobranie, zarówno to do południa w lesie, jak i to wirtualne w owej grze. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was, czy są takie osoby, które taki tytuł, ten tytuł pamiętają, a jeśli tak, no to pochwalcie się, jak Wam poszło w owym tytule. No i to tyle właściwie. Zachęcam Was oczywiście do odświeżenia sobie tytułu, do zagrania sobie w tą grę. No i dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.